Ta ilustracja od wielu lat straszyła w podręcznikach szkolnych. Przedstawiała rozmieszczenie kubków smakowych odpowiedzialnych za odczuwanie różnych smaków. Okazuje się, że to trwający 70 lat mit, a o rysunku możemy zapomnieć. Zaraz dowiecie się dlaczego. Agata Skorupa i Łukasz Rytkiewicz. Zapraszamy na Suche Fakty. Pochodzenie mitu sięga 1901 roku. Pewien harvardzki psycholog opublikował pracę o odczuwaniu smaku. Ta podobno nie najlepiej napisana przy nieuważnej lekturze mogła prowadzić do błędnych wniosków. W rzeczywistości bowiem chodziło o odmienne progi odczuwania smaku. Ale wystarczyło, że ktoś kilka razy błędnie zredagował tekst, żeby mit o różnych obszarach języka rozprzestrzenił się po całym świecie w mgnieniu oka. Podsumowując, wszystkie kubki smakowe mogą odczuwać każdy smak i mają około 50 receptorów odpowiedzialnych za każdy ze smaków. Mit obalony.